Natomiast moim faworytem przed tym pojedynkiem był mimo wszystko Tuchel, który się bardzo... Andrzeju, powiedz, co się mówi o zmierzchu Bogu Carlson? Już też ponad 30, chyba 5, a może, ale ważne jest to, że skończyła się... Reprezentantów Azji były zawsze motorem napędowym całej dyskusji. O Francuzach mówiliśmy wczoraj, kiedy dymisji rozkopfa, to znaczy dymisji reprezentują ich barwy. A co? Wspierani od jakiegoś czasu zaczynają być, no, ten turniej za tym przemna. I stąd ten niepokój. No cóż, Azja trochę od... Ciekawie, interesująco, ale musimy... Wiemy, jak szybko będą w ekranach Eurosportu, będą Państwo śledzić turniej... 8 do 5, proszę pana, co mówił Andrzej Grubba. 5 punktów przewagi dla Gardosza. Nie może znaleźć recepty na tą niekonwencję. W 1989 roku w styczniu w Budapeszcie, jest więc w Austrii, mieszka w Cir z Innsbrucku, a teraz gra w TTC Moldan Küszl. My na ekranie. Reprezentację Polski. To, że to Węgrzy wrócili z medalem z Mistrzostw Europy. Stało się, że będzie reprezentował Europę, o czym przypomina ludzie pokroju Andrzeja Grubby będą... Fiksuje z Irlandią Północną na stadionie. Filip Tugwell. Też bramki nie ma. Ale... Jak i też później atak ze strony backendowej jest bardzo skuteczny. 3 wygrane pojedynki i 0 przegrane. Półfinalistą takich zawodów, a więc... No, świadczą pojedynek Maze Schlager, bo jest to czwarty pojedynek setowych i pewnie wygra. Przegrywał już z Bartkiem Suchem 2-0, by wygrać ten pojedynek. Węgrem grającym w reprezentacji Austrii. Wczorajszym imponował niesamowitą i każda nadarzająca się okazja wykorzystywana jest tym atakiem. Razem podaje Gardosz. Przy stole. I zdobywa punkty. I zdobywa punkt. Ten troszkę Gardosz robi mi wrażenie tak co do 6. Ale Tuchel znacznie poprawi to łatwiejszy sposób zdobycia punktu. Tuchela. Roberta Gardosza. Sędziowie włoscy prowadzą to spotkanie. 8 do 7. Kończy się sukcesem Duńczyka. Austriak Gardosz. Zakończy się jego sukcesem. Andrzej Grubba był bardzo za Gardoszem. Ja myślę, że absolutnie neutralni, ale... Tugwellem, dzieckiem z Orchus, i od zdobycia z Austrią tytułu mistrza. Zawodników, którzy uderzają na tych swoich zakrzywionych, długich nogach. Dla obu zawodników najważniejszy mecz. W krótkim odbiorze będzie miał... ...wnioski i przerzuca grę na backendową przekątną. Ograniczone możliwości riposty. Ale teraz w tym czwartym secie lepszy jest Duńczyk? Na pewno. No ale poczekajmy jeszcze. Nie przegrał Gardosza. Tak serwował niedokładnie. Do stołu przy siatce. Gardosz wygrał z Tugwellem. W decydujących piątych partiach. No zobaczymy. A Gardosz rozstrzyga się w tym ostatnim secie. Zera, wyraźna przewaga na początku. Nie było tak do tej pory. Krótsze o 30 cm i dużo łatwiej, dużo trudniej jest krótko zaserwować. 0-5 byłaby sytuacja bardzo trudna, 1-4 jest lepiej. Będzie odgrywała kluczową rolę. W tym secie Gardosz rozprowadził backendem, zakończył akcję forehandem. Taśmę siatki. Ale już tylko 5 do 4. 6 do 4. Duńczyk. 5, 1 punkt przewagi. Nadzieje Duńczyków na wywalczenie Mistrzostwa Europy. To jest bardzo pewne.
do Garduszowi. Jest strasznie trudno do ataku. 9 do 7, popatrzmy jak będzie. Do 8 prowadzi Duńczyk. Ki meczowe. I po raz kolejny zwyciężył w swoim stylu, grając krótko przy